Był sobotni poranek, gdy wyruszyliśmy na polowanie na wielką stopę. Niebo było szare i zachmurzone, co idealnie odzwierciedlało mój humor do momentu zatrzymania się na poboczu starej autostrady. Moje skupienie powróciło, gdy tylko otworzyłem bagażnik i przejechałem ręką podrewnianej kolbie karabinu mojego dziadka. Przeładowałem broń i w tym samym momencie. Poczułem nieprzyjemne ukłucie wściekłości w brzuchu. Zwróciłem się w stronę mojego brata Darena, który również wziął swoją broń. Jego chęci były jednak dużo mniejsze. Daren, skończ marudzić i chodź! Wiesz, co mamy do zrobienia? Tak, tak, jasne. Zatrzasnął bagażnik, po czym zarzucił plecak na prawe ramię. Trzymając oburącz swój karabin, przeszedł niemrawo obok mnie. Cały czas będąc zwróconym w stronę lasu. Miejmy po prostu to już za sobą. Jego irytacja była tak widoczna, że aż zachciało mi się żygać. Nie odzywając się ani słowem, kroczyłem w ślad za nim. Nasze buty taplały się w grząskiej powierzchni terenu leśnego. Podążając drogą dla pojazdów terenowych, zapuszczaliśmy się coraz dalej w głąb leśnej głuszy. Zapach mokrej trawy i gnijących kłód był przytłaczający, a wkrótce później, w połączeniu ze smrodem bagna, stał się wręcz warty pożygu. Nie był jednak w stanie nas odstraszyć. Szliśmy brzegiem bagna, uważając, aby nie wpaść do wody znajdującej się po naszej prawej stronie. Nasze oczy jednak wciąż lustrowały teren w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów, Starożytnego, małpopodobnego stwora, lub być może jedynie jego ofiar. Z naszego taty na pewno nie zostało już nic. Od dnia, kiedy został dorwany przez tą istotę, odwiedziliśmy ten las już setki razy. Daren wciąż nie chciał wierzyć swojemu bratu, nie wspominając o jego własnych oczach. Ja jednak wiem, co tamtego dnia widzieliśmy. Zwyczajny tatuś, czerpiący ogromną frajdę z wybrania się na ryby w towarzystwie swoich dwóch małych synków. Tego dnia po raz pierwszy udało mi się cokolwiek złapać, co i tak czyniło mnie lepszym od Darena. W pewnym momencie mój braciszek zaczął płakać po tym jak jakaś ryba zerwała mu żyłkę. Tata musiał go uspokajać. Gdy tylko mu się to udało, Naszym oczom ukazał się ten dziwny cień. Widziałem jak wyłaniał się z zaosłaniającej go linii drzew. Powoli, lecz regularnie. Kiedy wskazałem na to palcem, tata szybko spojrzał w tamtą stronę, aby następnie kazać nam zacząć ostrożnie oddalać się od niedźwiedzia. Nasze oczy wciąż wlepione były w ten cień. Byliśmy więc w stanie zobaczyć, jak spada na cztery łapy. I rzuca się biegiem w naszą stronę. Tata nakazał nam biec z powrotem do auta, w międzyczasie wyciągając scyzoryk i przyjmując pozę, która miała na celu odstraszenie tego czegoś. Próbował być równie wysoki i szeroki jak ono. Daren płakał ze strachu, więc musiałem odciągać go na bok, ale nawet i to nie było w stanie powstrzymać mnie od patrzenia. Wkrótce później bestia stała na dwóch tylnych łapach wprost przed moim tatą. Jestem pewien jak cholera, że nie był to niedźwiedź. Jeśli miałbym to do czegokolwiek porównać, byłby to ogromny goryl na sterydach, który nie opuścił ani jednego dnia na siłowni. Swoją posturą przysłaniał słońce i przewyższał tatę o parę dobrych metrów. Daren i ja oddaliliśmy się na bezpieczną odległość. Gdzie bestia nie była w stanie nas zobaczyć, ale ja wciąż ją widziałem. Chciałem wrzasnąć do taty, aby uciekał, aby wynosił się stamtąd, lecz moje gardło było nieposłuszne. Sparaliżował je strach, gdy widziałem, jak tata robi krok w tył. Nóż wypadł mu z ręki, a bestia ryknęła wprost w jego twarz, odsłaniając rząd ostrych jak brzytwy kłów. Zaraz potem mój przerażony wzrok utknął na scenie, w której potwór przerobił tatę na krwawą miazgę. Nie byłem w stanie odwrócić głowy. To coś rzucało brutalnie jego ciałem, obijając drzewa, skały i ziemię. Mógłbym założyć, że zrobiło sobie z naszego taty swoistą zabawkę, gdyby nie czysta wściekłość, która od niego biła i docierała aż do nas na szczyt wzgórza. Moje gardło w końcu zaczęło wydawać z siebie jakieś mdłe pojękiwania, gdy przypatrywałem się, jak bestia zaciąga za włoki taty, cholera wie dokąd. Dokładnie pamiętam rozmiar łapy tego czegoś, była na tyle duża, aby zacisnąć się niemal na całej długości nogi taty, swoją drogą jedynej, która została. Dobre kilka minut po ich zniknięciu zaprowadziłem Darena z powrotem do samochodu. Plamiąc ekran łzami i glutami, zadzwoniłem do mamy. Dopiero wtedy byłem w stanie wykrztusić coś, co jakkolwiek przypominało słowo. P -p -p Pomocy! Policja znalazła nogę, którą kilka dni wcześniej oderwała bestia. Kończyna pływała w bagnie, odciski stóp również były adekwatne do rozmiarów potwora. Policja jednak stwierdziła, że byliśmy świadkami zwyczajnego ataku niedźwiedzia, a rozmiar odcisków był wynikiem cytuję rozciągnięcia się niedźwiedzi chłap w błocie. Nie kupowałem tego. Nigdy bym tego nie kupił, a teraz, jak odrosły już mężczyzna, wracam do tego lasu w każdy weekend, aby się zemścić. Spojrzawszy na ziemię, stanąłem jak wryty Daren, tutaj! Mój młodszy brat szybko do mnie podbiegł. Uśmiechnąłem się szeroko i wskazałem palcem. A nie mówiłem? Jacob, te odciski wyglądają tak samo jak przedtem, już o tym gadaliśmy, to tylko. Nie, nie chcę znowu tego słuchać! Warknąłem. Daren był dużo bliższy pogodzeniu się z tym, co powiedzieli mili państwo policjanci, jako że łatwiej było słuchać. Łatwiej było po prostu udawać, że owe zdarzenie było czymś w zupełności normalnym, a naszego taty nie zabiła żadna wielka stopa. Widzisz, jak rozmieszczone są poduszeczki tej łapy? To nie jest ślad niedźwiedzia, ani żadnego z nas. To tutaj. To jest odcisk naszej wielkiej stopy. Darren westchnął, a następnie wstał. Dobra, dawaj, zastawimy w końcu te pułapki. Ty czuwasz jako pierwszy, jest stanowczo za wcześnie, abym miał siłę na twoje dalsze odchyły. Narzekając, ściągnąłem plecak i pogrzebałem w jego zawartości do momentu znalezienia pułapek na niedźwiedzie. Cisnąłem w stronę brata torbę zawierającą nasz sprzęt. Zawył, gdy tylko żelastwo zaliczyło kolizję z jego łydką. Ała! Co ty do cholery odwalasz? Darren zawsze był dzieciakiem. Był słaby. Właśnie z tego powodu co weekend wyciągałem go w to miejsce, z nadzieją, że staniecie oko w oko z bestią, zrobi z niego mężczyznę i zamknie pewien etap w naszym życiu. Potrzebowaliśmy tego jak powietrza no co, prosiłeś o nie, więc trzymaj. Nagle pośród drzew rozległ się donośny hałas. Obaj momentalnie złapaliśmy za karabiny i omietliśmy wzrokiem okolice, usiłując wychwycić jakikolwiek ruch. Kap. Opuściłem gardę, gdy tylko pojedyncza kropla deszczu zderzyła się z prawą soczewką moich okularów, znacznie rozmazując mi pole widzenia. To tylko grzmot, mruknąłem, odkładając karabin w celu umożliwienia sobie przetarcia okularów. Przygotuj pułapki i wracaj tu jak najszybciej. Coś mi się zdaje, że długo tu dzisiaj nie pobędziemy. Daren stęknął, chwycił pułapki i szybko oddalił się ode mnie. Doprowadziwszy wzrok do porządku, sprawdziłem swój karabin i zacząłem go naładowywać. Jeżeli mielibyśmy dzisiaj wpaść na wielką stopę, musi się to zdarzyć jak najszybciej. Nie było mowy o złapaniu jej podczas burzy. Istota była mądrzejsza. Niż mogłoby się wydawać. Obserwowałem, jak sylwetka darena znika wśród cienkich konarów drzew, krocząc wzdłuż wcześniej wyznaczonej granicy, gdzie miały leżeć pułapki. Tego dnia mieliśmy wypróbować krowie wątrobę jako przynętę. Używaliśmy różnych rodzajów mięsa, aby zobaczyć, czy którekolwiek z nich ma większą szansę na zwabienie tego czegoś. Według darena był to niepotrzebny wydatek. Ale po dwuletnim testowaniu dziczyzny bez żadnych rezultatów, coś w końcu musiało ulec zmianie. Do czasu powrotu darena do naszego punktu obserwacyjnego lekka mgła zaczęła wypełniać las. Chłód przebijał się przez mój sweter, więc byłem zmuszony zapiąć swój puchowy płaszcz, aby nie zmarznąć. Kiedy brat przyszedł, od razu cisnął mój plecak w moją stronę po czym klapnął niczym kłoda na ziemię plecami do mnie. Dało się usłyszeć szelest jego batonika śniadaniowego. Nie czas na przekąski. Powinieneś być w każdej chwili gotów na zajebanie tego ścierwa. Warknąłem. Wiesz, że niepotrzebnie robisz sobie nadzieję? Nawet nie próbowałem odpowiadać. Darren już wyraził swoje zdanie na tym etapie i żadne przekonywania ani rozmowy nie byłyby w stanie tego zmienić. Tylko i wyłącznie lodowate zwłoki wielkiej stopy mogłyby sprawić, że zrozumiałby jaka była prawda. Przez moment zastanawiałem się, jak smakowałoby mięso tego stwora. Gdy tak siedzieliśmy i czekaliśmy, dźwięki grzmotów stawały się coraz bardziej regularne, a mgła gęstniała. Cały czas musiałem przecierać okulary w celu zachowania czujności jako że byłem już oślepiony zarówno przez wodę, jak i zamglenie. Po jakimś czasie nadeszła moja kolejna sprawdzenie pułapek. Strzepując błoto i liście, kroczyłem przez chrust, monitorując pozycję wnyków. Taren jak zwykle zasyfił całą miejscówkę. Leniwy chujek, w takiej sytuacji to ja musiałem wszystko poprawić, przesuwając pułapki w bardziej dyskretne miejsca, aby bestia nie domyśliła się od razu, że ktoś na nią poluje. Mamrocząc coś pod nosem, doprowadziłem każdą z pułapek do porządku i poszedłem dalej, do czwartej z pięciu zastawionych. Nie było w niej krowiej wątroby, a mimo to nadal była otwarta. Na dodatek błoto dookoła było zdeptane i rozkopane na przeróżne sposoby. Nieprzyjemne mrowienie spowodowane oczekiwaniem przyspieszyło bicie mojego serca, a ja wciąż gapiłem się na urządzenie, aż w końcu zawołałem w stronę Darena. Hej, Daren, położyłeś wątrobę na każdej pułapce, co nie? Ach, tak, Jake, nie musisz mi. Znowu zagrzmiało, ale usłyszałem dostatecznie dużo, aby zrozumieć, co brat chciał mi powiedzieć. Ruszyłem z powrotem do naszej placówki. Początkowo szedłem tyłem, cały czas uważnie obserwując otoczenie. Gdy tylko upewniłem się, że nic nie patrzyło na mnie poza moim polem widzenia, biegiem wróciłem do brata i usiadłem obok niego. Daren zaczął na mnie wrzeszczeć, żądając wyjaśnienia całej sytuacji, ale szybko go uciszyłem. Coś zabrało wątrobę z czwartej pułapki wyszeptałem, próbując ukryć swoje podniecenie połączone ze strachem. No i co? Przecież to mógł być jakiś wygłodniały niedźwiedź lub kojot, albo jakiekolwiek inne zwierzę ze stu takowych żyjących w lesie. Daren wyrażał czystą irytację moją postawą, mimo to również mówił szeptem. Częściowo na pewno wierzył, że coś tam było. Zignorowałem jego wywody i uśmiechnąłem się szeroko. Musimy rozwiesić plandekę, nigdzie się nie ruszamy. Zawsze rozbijaliśmy obóz w pobliżu trójki drzew rosnących w trójkącie. W ten sposób mogliśmy bez problemu utworzyć dach z plandeki, jeżeli pogoda nam nie sprzyjała. Zdecydowaliśmy się to zrobić, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób deszcz przecinał mgłę. Pod osłoną plandeki nadal czuwaliśmy, podczas gdy woda lała nam się przed oczami. Daren nadal zrzędził, że powinniśmy spieprzać, zanim walnie w nas jakiś piorun, ale byłem nieugięty. Znikające mięso z pułapki było wystarczającym znakiem, aby pozostać na miejscu. Wcześniej taka sytuacja zdarzyła nam się jedynie dwa razy, i w obu przypadkach pułapka była zamknięta. Nigdy jednak nie udało nam się niczego złapać. Bestia piła z nas, bawiła się nami, chciała nam uświadomić, że nie była jakimś tam zwyczajnym leśnym stworzeniem, była czymś znacznie potężniejszym. Czas mijał, niebo eksplodowało nad nami. W pewnym momencie wyobraziłem sobie, że jesteśmy wietnamskimi żołnierzami, którzy skrywają się w deszczu, lecz nadal czuwają na wypadek nagłego ataku ze strony wroga. Z rozmyślań wyrwał mnie lekki dotyk na moim ramieniu. Gwałtownie przekręciłem głowę i ujrzałem Darena, podnoszącego się z miejsca. Muszę rozprostować nogi, pójdę sprawdzić pułapki. Już prawie wyszedł, lecz w ostatniej chwili odwrócił się i spojrzał na mnie. Naprawdę powinniśmy się już zbierać, ta pogoda jest fatalna. Bez słowa pokręciłem głową. Daren otworzył usta, chcąc coś powiedzieć, ale odpuścił i wyszedł. Trząsłem się jak galereta w zimnych, mokrych ubraniach, ściskając swój karabin. Moja dłoń, owinięta wokół lufy, niemal zamarzła na kość. Czułem, jak knykcie zastygają w swoich stawach. Łup! Jeden z piorunów uderzył w pobliżu. Dostrzegłem błysk z pomiędzy drzew. Deszcz przybrał na sile, bombardując liściastą ściółkę niczym pociski prosto z nieba. Czułem, jak poczucie bycia w samym sercu lasu zaczyna przytłaczać moje zmysły. A! Krzyk, odwróciłem się w tamtym kierunku unosząc karabin. Brzmiało to jak daren, ale nie mogłem go zobaczyć wśród deszczu przez swoje zamglone okulary. Szybko je przetarłem, po czym spojrzałem ponownie. Tam wciąż było rozmazane, ale nie miałem już wątpliwości. Duża czarna postać unosząca dłonie ponad głowę, aby następnie uderzyć nimi w ziemię. Pastwiła się nad moim bratem, który mógł zostać przez nią zmiażdżony tam na miejscu, poza zasięgiem mojego wzroku. Nie zamierzałem pozwolić wielkiej stopie na zabranie kolejnego członka mojej rodziny. Poczułem, jak gniew ponownie się we mnie rozpala. Zerwałem pocisk z paska, wepchnąłem go do komory, a następnie szturchnąłem zamek i namierzyłem cel. Bestia wciąż waliła o ziemię możliwe, że pułapka zatrzymała ją w miejscu. Nie było czasu do stracenia. Długie włosy opadały wzdłuż klatki piersiowej tej istoty. Bez zastanowienia pociągnąłem za spust. Dźwięk wystrzału rozniósł się po lesie był głośniejszy od wszystkich wcześniejszych piorunów. Kula trafiła idealnie. Z wybałuszonymi oczami obserwowałem, jak wielka stopa upadła na kolana, łapiąc się za klatkę piersiową, a następnie runęła jak długa na ziemię. Z trudem podniosłem się do pozycji stojącej, ślizgając się i potykając w trawie i błocie. Moje zziębnięte palce wręcz jęczały z bólu, gdy przeciągałem się obok wielu drzew. Wciąż trzymałem karabin przy sobie, w przypadku gdyby jeden strzał okazał się niewystarczający. W końcu, po tych wszystkich latach, wreszcie wziąłem sprawy w swoje ręce i pomściłem ojca. Zgładziłem wielką stopę. Jednakże, gdy dotarłem do miejsca upadku potwora, nie zobaczyłem tam żadnej monstrualnej padliny, ani nawet błotnistych śladów wyznaczających jego ostatnią ścieżkę. Jedynym, co znalazłem, był mój brat, który upadł twarzą do ziemi. Błoto powoli mieszało się z jego krwią tworząc paskudną mozaikę pod jego ciałem. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.